Jakby się ktoś zastanawiał, jaka pogoda jest w Tajlandii pod koniec kwietnia. Nie wiem, mówię, ile jest stopni. No ja przed chwileczką patrzyłem. Nie musisz szukać. 34 obecnie w cieniu. Czekaj, zobaczę, ile jest odczuwalna. To odczuwalna? 40. 40, czekaj, bo patrzyłem. Chcę tak dokładnie sprawdzić. Dokładnie 40. Uwaga. Dokładnie 40. Poczekaj. 34 stopnie. Mhm. I tak. Mhm. Taka pogoda, o deszcz pogoda będzie. No, a za tydzień to może się nie sprawdzić. I odczuwalna 41. O, 41 już. Odczuwalna 41 stopni, odczuwalna temperatura. Jest po prostu jak w piekle w Tajlandii. I my mamy tutaj taki, może to nie jest skrót, ale przynajmniej jest w cieniu. No właśnie. I chodzimy takimi zakamarkami, byleby tylko w cieniu. Wow, uważaj, do żeby cię nie pogryzła. Patrzcie tutaj. Ole ma zęby. Ole ma zęby. To jest kobra. Kobra? Ale kobra. O, fajna kobra. A tu taki słoń jeszcze wielki. Wsiadasz na słonia? Co? Uskakuj, przewieziesz się. Ja mam jeszcze takiego, taką ala torebeczkę z sąkrana. I się przydaje, bo tak. Schowasz sobie pieniądze, telefon i tyle. A nie musisz brać wielkiej torebki. No właśnie. No, a my tu mamy cień. My sobie takim cieniem tutaj możemy chodzić. Jest fajnie, ale jest strasznie gorąco, naprawdę. Pogoda pod koniec kwietnia to najcieplejsza pogoda, jaka tylko może być w całym roku w Tajlandii. Na początku też było. No właśnie, cały kwiecień, tak. Cały kwiecień jest taki gorący, że po prostu idzie zdechnąć. I cały czas jest takie czyściutkie niebo, non stop. Cały miesiąc jest po prostu bezchmurnie. Nie ma nawet najmniejszej chmurki na niebie. I tylko grzeje, 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 grzeje. Nie wiem, czy cię słychać, bo gadasz gdzieś tam. O budowę czyściłam sobie tableta i w godzinę albo nawet mniej mi wyschła. Już takie smutne słonko. A idziemy do apteki, bo coś ostatnio od 2 dni ciągle mi się zatyka ucho znowu. Jak tylko nawet biorę prysznic czy coś i chyba idę wziąć jakąś strzykawkę albo coś. Nie wiem, może coś mają, co będzie można przyczyścić trochę ucho czegoś, czemuś. Nie wiem, co się stało. Nie miałem takich problemów ostatnio wcale. A nagle od 2 dni mam zatkane ucho i nie mogę go odetkać. Znaczy raz mi się odetkało wodą utlenioną i pomogło. I później poszedłem znowu pod prysznic, nawet nie do basenu, nie musiałem nurkować, nie musiałem nic, tylko poszedłem pod prysznic i znowu mi się zatkało ucho. Nie wiem, co się stało. Mam jakieś... No, popsuło mi się ucho. Popsuło mi się ucho. Mój kolega powiedział, że mu się kolano popsuło. Kolano mu się popsuło? O, widzisz. Patrzcie, pusto jest tak ogólnie na dzielnicy. Nie ma nikogo. Kto by wyszedł o 1:00 w południe na takie słońce? Normalnie to nikt nie wychodzi. Albo jak coś, to autem prędzej. No. Autem tak. Autem to się da żyć, ale skuterem? No. Albo na nogach? Chyba, że ma się taki daszek jak ten pan. No. Jak się ma taki daszek i cień, to można wyjść. Ale i tak trzeba uważać. Pójdzie zdechnąć. No. O, pana już nie byliśmy. To jest naprawdę najlepszy ryż z kurczakiem na świecie. Mhm. Pan już kończy kurczaki, więc zaraz będzie spadał do domu. Tutaj street foody. Street food przy Sevenie, przy sklepie, bo najwięcej ludzi przychodzi tutaj w to miejsce, bo jest sklep. No to wiedzą, gdzie się ustawić. Co mi? Lepiej. Lepiej? O Jezu, jaki tam mróz. Sklep jest po prostu z 20 stopni różnicy między podwórkiem tutaj, a sklepem, gdzie chodzi klima na pełnych obrotach. Mamy tutaj kilka aptek na jednej małej dzielnicy. Nie wiem dlaczego, jakieś popularne tutaj ogólnie też są te apteki. Ale ogólnie właśnie u nas tutaj na dzielnicy to są takie drogie apteki. Ej, tu już tak dość dużo zrobili tego, powiem ci. A co to jest? No jakaś chyba będzie chińska czy tam japońska restauracja. Patrz, co tam myślisz? No. Jakaś taka japońska albo koreańska, albo nie wiem. No, pistolety. Za niedługo będzie otwarta. No to dobra, tylko chciałem powiedzieć, że tutaj u nas na Pratamnaku to są takie drogie apteki, że jak się idzie później gdzieś tam na miasto, to wszystko da się kupić 2 razy taniej, nawet w aptece. Tak koszą, że masakra u nas tutaj. Ale Phuket to dopiero jest drogo. No, na Phuket tak. Coś na przykład tutaj kosztowało 5 watów, a tam 10. O, już jesteśmy, no. Wiecie dlaczego jeszcze też jest tak drogo? Bo tu wszystko jest po rusku ogólnie i bardzo dużo Rusków tutaj mieszka i dlatego chyba jest tak drogo. Tajowie lubią kosić na kasę ruskich.
Dobra, idziemy. Ale nieraz już widzimy, że jak wchodzą na przykład Tajowie do restauracji, dodają im inne menu, na przykład niż takim Okej, pani dała mi największą strzykawkę, jaką miała, 20 ml. Wygląda w ten sposób. Po co mi? No spróbuję. Thank you. Spróbuję tą strzykawką najpierw przepłukać sobie ucho, wiesz? Nie wiem, czy mi się uda, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. A jak ci nie będzie potrzebne, to mi oddasz? Nie, tobie po co? Także mam takie coś, ja się pytam, znaczy mówię, że mam zatkane ucho i tak dalej, to wiecie, co mi jeszcze pani dała? I co poleciła? Właśnie chyba wodę utlenioną, tylko taką... Tajską. Znaczy taką po angielsku, Hydrogen Peroxide Solution, to mi się właśnie wydaje, że to jest woda utleniona. Kiedyś sprawdzałem, jak jest woda utleniona i właśnie chyba tak. Pani jest... w ogóle bardzo miła mi dała dwa cukierki. Właśnie. Takie mango. W gratisie dwa cukierki dla Emmy. I dla Bule. A tutaj na zatkane ucho pani poleciła wodę utlenioną. A? Także źle nie zrobiłem rano, jak próbowałem sobie swoją wodą odblokować ucho. Zobaczymy, jak pójdzie tajską wodą utlenioną odblokowywanie ucha. A tak wygląda tutaj listonosz. Listonosz właśnie tutaj. Znaczy tutaj to jest akurat kurier. Shopee Express. Tutaj właśnie bardzo dużo takich kurierów właśnie jeździ skuterem. Mają dwie takie po lewej i po prawej stronie. W sumie to w ogóle jest całe, duże, wielkie takie torby zawieszone na skuterze. No i tak rozwożą paczki. O, ale tu jest fajnie. Lody na patyku. No, weź mi tego, ja dzisiaj tego zjem. Tego, co ja mam no, na no. A jaki co to? Smak? Taki, czy... Nie, ten śmietankowy. Aha. No to ten czekoladowy, dobra. A mama miała ostatnio ten czekoladowy? Tak. No to weźmy ten czekoladowy. Tylko ja nie wiem jeszcze, ale dobra, weźmy to sobie. Nie, pomóż mi, otwórz ten, otwórz to. No, musimy wziąć jeszcze lód do domu. Tutaj lód kosztuje złotówkę, jakby się ktoś pytał. Paczka lodu złotówkę. Z tego co pamiętam, jeszcze pół roku temu w Polsce kosztował 5 zł. Dobra, coś. Coś tu między te lody. Dobra, a mamie jakiegoś? Mamie też można wziąć. No to weź jeszcze. Może tego samego. No weź, nie będzie problemu, kto, który, jakiego będzie jadł. Okej. I jeszcze ja potrzebuję dwie małe butelki coli. Proszę. Proszę mi podać, bo ja już nie mam rąk. No patrz, dwie zajęte. O, dzieci się bawią przy lodówkach. TikToki sobie robią. Emma się zgubiła. Ej, miałam ci wziąć. No miałeś mi wziąć i gdzie poszłaś? No bo ja poszłam najpierw jeszcze po wodę. Dobra. Wiesz, jak się dzieci wygłupiają przy lodówkach? No. O, a tu jest jeszcze taka maszyna z takimi tymi. I ktoś może kojarzyć, zawsze na lato były takie maszyny, to były takie właśnie picia, takie same lodowe, na przykład niebieska malina, cola i jeszcze nie pamiętam, jakie to były smaki, truskawka chyba. To tutaj właśnie takie 7-Eleven jest taka maszyna. A ja mogę spróbować? Nigdy nie próbowałam. A ja nie wiem, jak się to obsługuje. No to chyba po prostu... Nie ma kubków, patrz. Ale można wystawić. No nie wiem, popatrz. Tutaj chyba to kosztuje 30 batów, 23,14. Chyba musisz wziąć, widzisz, odpowiednią wielkość, bo tu jest LK. LK kosztuje 29. Średni size, czyli co? Rozmiar. 23 i 14 batów za małe, czyli złoty 70, 2,60 i 3,50. Pojemność 220 ml chyba. Nie, to nie są, zresztą to nie są mililitry, to zapomniałem, co to jest za skala i to będzie trochę chyba większe niż 220 ml, to będzie większe na pewno. Nie wiem ile, ale... Muszę się zapytać, czy można wziąć inny kubek albo jak go przyłożyć. No jak chcesz, możesz zapytać. Chcę spróbować tego. Chodź.
to co trzeba zrobić? Nie chodź ze mną, bo ja taki nie wiem. Ale czekaj, bo trzeba było chociaż się dowiedzieć, jak się to nazywa. Co zapytasz o to? Slurpi? No chyba tak. Slurpi. Musimy zapytać o kubki do slurpi. Slurpi. Albo jak to się obsługuje. Ile to 15 batów na polskie to ile? Złoty 70-80. Za złoty 70 lub 80 złotych macie takiego bardzo dobrego loda tutaj. Taka panda czekoladowo coś. Do you have cup for slurpi? Cup? Co? Ogarnął? Nie wiem. Też nie wiem. Ale małego, nie? Na próbę na razie. No. Bo co, po co brać dużego? A jakiego chcesz? A może tego, bo jak będzie dobre. Aj, to kupisz sobie kiedyś następnym razem. Dobra, który? Czerwony czy... Czerwony, bo to jest cola. Strawberry? A, to jest Coca-Cola. Czekaj, coś pan kiwnął głową, ale nie wiem co. You can give me a cup one. A small one. Yes, it's a bowl. Small. It's a bowl. Small? This is small? Dobra, chyba najpierw musimy zapłacić, a później będziemy mogli jakoś to ogarnąć. Nie wiem. Trzymaj to. Okay. Wystarczy. Trzymaj to też. Jak to obsłużyć teraz? Nie wiem. Spróbuj, a to... No. Czekaj jeszcze, czekaj. No lepiej tu trzymaj, no. Trzymaj tu, a ja przekręcę. Leci slurpi, leci. Jakie fajne! Dobra. Dobra, jest slurpi. Rurka. Ale ci się dzisiaj udało? Miałaś nie iść do sklepu, byś nic nie miała, tak? No. Masz... Nie dość, że loda, to jeszcze napój lodowy. Slurpi. Yes. Dobre. Cholernie słodkie, ale okej. Okay. Jak ktoś wie, ile to jest mililitrów, 10 os, czy jakiś tam skrót, to niech napisze w komentarzu. Właśnie. Tu jest 10? 10 os? Dobra, napiszcie w komentarzu, ile to jest mililitrów, 10 os. A jak jeszcze ktoś wie, ile 10 os potrafi zrobić miodu, to też napiszcie w komentarzu, ile mililitrów miodu będzie z 10 os. Czy pszczół? Co robi miód? Ozy czy pszczoły? Nie wiem, chyba i osy, i pszczoły. Zobaczymy, co nam odpowiedzą ludzie w komentarzach. Dobra, daj jeszcze łyka. Dobra. No powiem ci, że mi tak średnio smakuje. Chyba dobrze, że wzięłaś mały kubek, co? Dobre. Dobre? Wypiłabyś dwa razy tyle? Tak? Klimo, tęsknię. Cholernie gorąco. Naprawdę. Ja się teraz czuję, jakbym była w saunie. W saunie chyba nie jest tak gorąco. W słońcu to jest 50 lekko. Szok. Woda u nas w basenie ma 34 stopnie. Więc nawet jak się wchodzi do basenu, to nic nie daje, dalej jest gorąco. Dokładnie, mierzyliśmy dwa dni temu 34 stopnie. I to wieczorem mierzyłem, nie wiem czy to było najcieplejszy moment. Ale nie, ja mam wrażenie, że ta woda jest cały czas taka sama. Czy to w nocy, czy to rano, czy w południe. Ja nieraz mam takie przeczucie, że w nocy jest cieplejsza. W każdym bądź razie w nocy temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Więc w domu mamy cały czas 32. Mamy 30... Nie, nie cały czas. No jak włączymy klimę, to nie mamy, no ale jak wyłączamy klimę, to jest 32. Dzisiaj rano sprawdzałem, jest 32 było. Jak się włączy klimę, jest zimno, wyłączasz i nie, że jeszcze masz chłodno przez pół godziny, ale to tak nie działa, tylko od razu jest gorąco. Nie działa. Nie tu, nie w Tajlandii. Nie w kwietniu. W maju na pewno jeszcze też będzie tak gorąco, bo pamiętam, że w zeszłym roku też tak było. No ale ciekawe, co będzie później w następnych miesiącach. Później na pewno będzie więcej chmur na niebie i nie będzie tyle słońca, to będzie trochę chłodniej, ale temperatura też trochę zejdzie. Jak będzie pora deszczowa. Jak będzie pora deszczowa, to będzie troszkę chłodniej w końcu. Tylko będzie cały czas żabami z nieba rzucać. Dobra. Tu też jeszcze taka ciekawostka pozostałości po
imprezie, kurde, po wielkim święcie, Songkran. Jedna wielka spluwa, druga wielka spluwa, trzecia troszkę mniejsza spluwa, czwarta spluwa i piąta spluwa. Byliśmy dobrze przygotowani w tym roku na Songkran, ale depnąłem w wodę skarpetą. Dobra, w każdym bądź razie dzisiaj idziemy o jedną spluwę. Emma, którą zostawiasz tą spluwę sobie? Tą czerwoną, tak? Tą, no dobra, Emma sobie jedną zostawia, taką. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Czekajcie. Pompujemy. I naciskamy. I lejemy się wodą na Songkran. Dobra, to była taka spluwa. Tu jedna moja duża spluwa. Czekajcie, ta działa inaczej. Ta działa w ten sposób, że mamy tu spluwę i jak tylko naciskamy, to od razu lejemy. Znaczy jak pompujemy, to od razu lejemy. Tylko co się stało? A nie, to jest inna jeszcze spluwa. Czekajcie, bo to nie jest moja spluwa. Ta też się pompuje i też się leje. Normalnie. O, leci daleko. Daleko. Dobra, to była nie moja spluwa. O, a moja nie ma wody na pewno. To ta była słaba, a moja była taka, że ona tutaj nie ma tego przycisku. Takiego jak normalna spluwa. Znaczy jest, ale on nie działa. Znaczy on się w ogóle chyba nie wciska. No, to jest tylko taki na pokaz, że niby jest. A tylko tutaj tą pompką jak się rusza, to od razu wali tutaj wodą. Duży strumień, bo jest duży pojemnik na wodę. I tutaj jak się tylko pompuje, to od razu już właśnie rzuca wodą. Tylko nie ma wody. No, także różne spluwy, różne sposoby działania. Ale te spluwy oddajemy dzieciom z Tajlandii. Gdzieś tam dzisiaj muszę zawieźć, żeby się pobawiły. A tą jedną zostawiamy sobie. Także takie rzeczy. Na następne święto za rok kupimy nowe, bo te już są trochę zużyte. I trochę cieknie już z nich woda. Tam u mnie się już gwint pomału przekręca. Także takie rzeczy. Emma, jak tam jest gorąco, ja ci mówię jeszcze raz. Ty dobrze wiesz, jak jest, ale... Dobrze, że te szyby są takie... Że one są takie ciemne, takie czarne, patrzcie. Tutaj normalnie nie widać, wszystko się odbija i one tak na szczęście nie przepuszczają słońca. I jest, tylko że jest tak trochę ciemno wtedy w domu, jak są drzwi zamknięte całkiem, bo te szyby są takie czarne. Normalnie czarne szyby, ale za to jak się je zamknie, to z tego jaskrawego słońca jest ciemno. O, da się żyć. Tylko jest ciemno w domu. A jeszcze tylko dam wam znać później, co się stało z moim uchem, czy się odblokowało i czy najpierw jeszcze strzykawa 20 ml dała radę, czy nie. Mam dobre informacje odnośnie ucha. Najpierw kilka strzykawek ciepłej wody poszło pod mega ciśnieniem, później woda utleniona i później znowu jeszcze parę strzykawek ciepłej wody i ucho się odblokowało. Także ten sposób działa, mogę go polecić, a jak znacie lepsze sposoby, to podzielcie się w komentarzach, może pomożecie mi w następnym razem w jakiś prostszy sposób, albo komuś, kto będzie oglądał ten film. Dobra, pozdrawiamy, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć!